Blisko ścieżki rowerowej stoi budynek mieszkalny z muru pruskiego. Połączony jest on z młynem. Pierwsza wzmianka o młynie pojawiła się w XIV wieku, dziś jednak zabytek jest w opłakanym stanie. Całkowite zamknięcie młyna miało miejsce w 1997 roku. Jego stan cały czas się pogarsza, a koszty remontu są niewyobrażalne. Efektem tego popada w ruinę. Zabiorę Was dziś do niesamowitego młyna, w którym zostały wszystkie maszyny używane przy produkcji mąki. Zapraszam na moją kolejną wyprawę. Zobaczymy najpierw pierwsze otwarte pomieszczenie. Tu znajduje się trochę opon i kilka gratów. Głównie zależy mi, żeby wejść do środka, do domu, do części mieszkalnej. Z tego co wiem, to miejsce jest naprawdę warte, żeby tutaj przyjechać i odwiedzić je. Tutaj kolejne miejsce. Piwnica. Tu również bardzo dużo rzeczy zostało. A tutaj co? Skała. Są zamknięte niestety. Może tu będą otwarte. Tu jest jakieś przejście, ale gdzie ono prowadzi? Podłoga przegnita. Niedobrze. Zobaczcie, jaki sejf i jakieś papiery. Nie wiem, czy to prywatna korespondencja. Zobaczcie, jaki gruby sejf. Górnej części nie otworzyli. Ciekawe, co znajduje się w środku. Ale sejf naprawdę robi wrażenie. Tutaj mamy starą kabinę, solarium. Rowerek stacjonarny. A co tutaj jest? Toaleta chyba. Tak jest. Żeby było dostać się do części mieszkalnej. O kurde, zobaczcie. Zejście na dół. Może najpierw zwiedzimy to piętro i zobaczymy, co tutaj pozostało. Jest tutaj bardzo dużo maszyn. Stare. Tu mamy tabliczkę znamionową. Ale co to jest? Bardzo dużo rur podłączonych. Tutaj kolejne maszyny. Zobaczcie, kilka już spadło na dół. Sufit przecieka, belki przegniły i wszystko runęło. Ale powiem Wam, że maszyn sporo. Tutaj mamy jeszcze coś.
ktoś z was będzie wiedział, co to za maszyny, fajnie by było, jakbyście dali znać w komentarzu. Znajduje się w Niemczech, na opuszczonym gospodarstwie. Tutaj kolejne pomieszczenie. Radio Uniwersum. Tak jest, jesteśmy. Słuchajcie, jesteśmy w części mieszkalnej. Zaraz zobaczymy, co tutaj pozostało. Najprawdopodobniej wejdziemy do kuchni najpierw, tak jest. Stół kuchenny, rogówka. Całe wyposażenie zostało. Sporo zostało. Łabądź. Tutaj drewniany kredens. Szuflady również wypełnione sprzętem kuchennym. Łazienka. Okej, trzeba poszukać salonu. Po wyposażeniu, które widzę tutaj, śmiem sądzić, że salon będzie naprawdę ciekawy. Tylko oczywiście trzeba się do niego dostać. Wejście na górę. Myślę, że tutaj znajdziemy salon i kolejne pokoje sypialniane. Nie myliłem się. A co tutaj? Jakaś pracownia. Biurko, papiery. Już rozszabrowane. Ktoś dobrze przeszukał już ten dom. Tutaj mamy kolejny sejf. Widać, że też go już opróżnili. Zobaczcie. Ostatni kalendarz, jaki napotkałem. 2021 rok. Salon? Możliwe. Świąteczne ozdoby. Kasety. Pewnie jakieś niemieckie szlagiery. Kilka kaset VHS. Tutaj kaseta dla dorosłych.
kolejne biurko. Bardzo dużo kaset VHS, ale kasety niestety są tylko dla dorosłych. Nie będę ich pokazywał dokładnie ze względu na to, że YouTube nie toleruje golizny. Co, jestem zadowolony z wyprawy. Dom wygląda naprawdę fajnie. Co tu się wydarzyło? Postaram się dowiedzieć i oczywiście opowiem wam troszkę o tym, co tu się wydarzyło. Tutaj mamy zdjęcie rodziny. Widziałem schody na górę. Oczywiście pójdziemy tam. Więcej maszyn? Czy tutaj byliśmy już? Chyba byliśmy tutaj. Ale nie mam pewności. Ziarno. Sporo tych maszyn. Piłkarzyki. Powiem wam, że kawał obiektu. Bardzo mnie to cieszy, bo dzisiaj mam bardzo dużo czasu, więc na spokojnie mogę sobie pochodzić tutaj. Kolejny safe, tylko ten już otwarty. Tutaj malutki piecyk. Co tutaj jest? A co tutaj? Chyba adapter i stary monitor. Dobra. Kolejne zejście na dół i wejście do góry. A idę zobaczyć, jak już jestem tutaj. To zobaczymy, co kryje wyższe piętro, poddasze. Kolejne maszyny.
Czyżby mąka? Najprawdopodobniej tak. Zobaczcie, jak wygląda na zewnątrz. Nie byliśmy jeszcze na dole, ale spokojnie, też tam pójdziemy. A to co? Miele. Odkurzacz? Z takimi szynami? Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Waga. No, przeszliśmy naokoło całe to miejsce. Myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że był tutaj młyn. Wszystko na to wskazuje. O kurde, zobaczcie, tutaj też się zerwało. Aha, silosy. O kurde, tam lepiej nie chodzić. A tutaj widzę jeszcze jedno piętro. O kurde, a zerkniemy, co tutaj jest. Może będzie coś ciekawego. To już jest chyba najwyższe piętro. Tak, zgadza się. Kurde, tutaj też już zerwane. Zobaczcie. Belki przegniły i duża część domu runęła po prostu. Lepiej nie ryzykować i opuścić to miejsce. O, tutaj wszystkie części, które były potrzebne pewnie na wymianę. Dobra, schodzimy na dół. Sprawdzimy teraz niższe piętra. Być może będzie nawet i piwnica. Idziemy na dół. Jesteśmy znów w części mieszkalnej. O, zobaczcie, jaka ładna komoda. Wyrzeźbione ptaszki. Zdjęcie. A teraz się zastanawiam, czy tutaj u góry będzie dalsza część. Będzie dalsza część młyna. Czy tutaj jest część mieszkalna? O kurde, mamy i salon. W końcu dotarliśmy. Na samym wejściu malutki piec, tak zwana koza. Zdjęcie ślubne osób, które tu mieszkały. Została całkiem fajna szafa. Na niej porozrzucane różne rzeczy. Bardzo ładna, eklektyczna sofa. Co tutaj mamy? Materac. I znowu kasety VHS.
Tutaj mamy sypialnię. W końcu dotarłem do jednej z sypialni. Dość mała, jak na takie wielkie gospodarstwo. Chociaż w sumie po co większa? Marmurowy blat i kolejne zdjęcia rodziny. To jest ogromny obiekt. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że ten obiekt będzie taki duży. O kurde. Tutaj też już przecieka. Niedobrze. Obawiam się, że za jakiś czas ten dom po prostu się zawali ze względu na to, że z każdej strony przecieka. Że jest tam jeszcze garaż.
razie musimy się stąd wydostać. Mam nadzieję, że to będzie proste jak wejście. O, już się zgubiłem. Dobra. Mam słabą orientację chyba, bo przed chwilką tu wchodziłem, a teraz nie wiem jak wyjść. Dobra, tu mamy schody. Idziemy. Wyjdziemy na zewnątrz. Na zewnątrz, czyli szukamy. Jesteśmy na zewnątrz. Pokażę wam, jak wygląda cały budynek. Zobaczcie, jest ogromny. A tutaj na dole widziałem garaż. Ale kurde, czy myśmy tutaj byli? Chyba nie. Można jeszcze tutaj zerknąć, co tutaj pozostało. Kolejne maszyny. Betoniarka. Dobra. Jest garaż i jest samochód. O kurde. Właśnie liczyłem, że znajdziemy jakiś samochodzik. Co to za samochód? Subaru? W garażu mamy Subaru. O kurde, zobaczcie. Sufit runął na auto. Ciekawe, czy można otworzyć drzwi. Tak. Można wejść do środka i sprawdzić, co pozostało. Nie jest w złym stanie. Wszystko wygląda w miarę dobrze. Zawaliła czy jedna część. Subaru w kombiku. Ciekawe, czy można tak. Uda się przejść dalej. Może będzie więcej samochodów. O, zobaczcie. Ktoś się już tutaj dobrał do silnika. Akumulator jeszcze jest. Obok. Zobaczcie, jaki duży. Fajnie by było, jakby był jakiś traktor lub o kurde, traktora nie ma, ale mamy kolażówkę. Gironelli. Czyżby jakaś włoska firma? A tutaj rower górski. Jakiś chyba najzwyklejszy Pro-Style. Gigantyczny baniak. Thank you.
wychodzimy. Na tle tego gospodarstwa zakończę już eksplorację. Mam nadzieję, że wam się podobało. Podróż była dość długa i dobrze, bardzo dobrze. Mogliśmy bardzo dużo zobaczyć. Jak widzieliście, powoli się już domek rozpada. Najprawdopodobniej za jakiś czas wszystko się zawali. Cały sprzęt i historia tego domu po prostu legnie w gruzach. Ja się dzisiaj już żegnam z wami. Do zobaczenia i nie zapomnijcie subskrybować kanału i zostawić łapkę po sobie. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.